Polska kupiła 20 milionów szczepionek AstraZeneca, wiceminister zdrowia. Polska odsprzeda 4 milionów szczepionek AstraZeneca. Polska kupiła 20 milionów szczepionek firmy AstraZeneca, powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Minus 4 milionów do odsprzedaży krajom spoza Unia Europejska, na przykład Ukrainie, Gruzji czy Albanii, dodał. Polska kupiła 20 milionów dawek szczepionki AstraZeneca. 16 milionów dawek przedstawiono w zestawieniu w Narodowym Programie Szczepień. Dodatkowo też zagwarantowała 4 milionów dawek na rzecz odsprzedaży państwom Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, na przykład Ukrainie, Gruzji czy Albanii, powiedział Miłkowski. Wiceminister zaznaczył, że trwają prace nad formalną zgodą Unia Europejska na odsprzedanie szczepionki. Umowa miałaby być trójstronna, zawarta między zainteresowanym krajem, producentem a Unia Europejska. Nie ma ustalonego jeszcze konkretnego terminu odsprzedaży tych dawek. Były oczekiwania, że dojdzie do tego w kwietniu. Decyzję będziemy podejmowali po otrzymaniu harmonogramu dostaw na dwa kwartały od wszystkich firm, w tym również od firmy Johnson & Johnson i CureVac. Będziemy to robić wtedy, gdy będzie tyle szczepionek, że wąskim gardłem okaże się liczba punktów szczepień, czyli będziemy mieli tych dawek więcej, niż wynoszą możliwości zaszczepienia ludzi w Polsce. Wtedy właśnie powinniśmy to sprzedać, wyjaśnił Miłkowski. Wiceminister przypomniał, że wstępne deklaracje firmy AstraZeneca zakładały dostarczenie wszystkich dawek w półroczu. Teraz nie ma jeszcze potwierdzenia od tej firmy, ile przekaże nam dawek w dwa kwartale, ale najprawdopodobniej realizacja umowy nie zakończy się w dwa kwartale tego roku, powiedział. Kiedy dostaniemy szczepionki jednodawkowe? Wiceminister przy okazji zauważył, że w kwietniu powinny trafić już do naszego kraju szczepionki firmy Johnson & Johnson. Byłaby to pierwsza szczepionka jednodawkowa, pozostałe wymagają drugiego podania. Obecnie preparat ten jest poddawany ocenie Europejskiej Agencji Leków EMA, która zapowiedziała, że wydanie warunkowej rekomendacji powinno nastąpić w marcu. Agencja do tej pory dała zielone światło preparatom wyprodukowanym przez firmy Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Polska zakontraktowała blisko 100 milionów dawek szczepionek, w tym 20 milionów od AstraZeneca i 16 milionów plus 4 milionów do odsprzedaży, 41 milionów od Pfizer-BioNTech, prawie 17 milionów z firmy Johnson & Johnson, z Moderny 6,7 milionów, a z CureVac blisko 5,7 milionów.